Witajcie w drugim odcinku Totalnej Biologii. Tak jak wspominałam, odcinek jest dla Anetki. Anetka, prosiłaś o informacje związane z chorobami płuc, a dokładniej o choroby nowotworowe płuc z przerzutami do mózgu. Ten temat jest bardzo obszerny i złożony, a z tego, co już wiem, rozmawiając z Tobą wcześniej, trzeba go rozważyć od podstaw. Zaczniemy więc dziś od rozważenia palenia papierosów według totalnej biologii i nowożytnej medycyny germańskiej. Natomiast w kolejnych filmach przedstawię następne elementy związane z tym problemem, czyli kolejno płuca i mózg. Jest to zbyt skomplikowany problem, aby rozważyć go w jednym odcinku, więc moja droga, dla Ciebie będzie kilka odcinków. Myślę, że w trzech odcinkach powinnam się zmieścić. Moi drodzy, jeśli i Wy palicie papierosy, to chcę, abyście wiedzieli, że możecie łatwo zakończyć ten nauk, możecie łatwo z nim skończyć dzięki poradnikowi, który dla Was stworzyłam. Link do tego poradnika znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do poradnika, w którym rozpatrzymy palenie papierosów właśnie według totalnej biologii i nowożytnej medycyny germańskiej. Zapraszam. Fizjologiczny nauk palenia papierosów może wiązać się z takimi problemami jak: nie chcę, aby radość mojego życia zawsze przechodziła przez pośrednika, na przykład przez moją matkę. Moja matka zabiera mi radość życia. Chciałbym mieć bliższe relacje z ojcem. Próbuję wprowadzić się w nastrój, który sprawi, że poczuję się bezpiecznie, nie będę czuł się osamotniony. To wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie po rzuceniu palenia przybierają na wadze. Zapewniają sobie w ten sposób ochronę, której im brakuje. Inny problem. Potrzebuję zaczerpnąć powietrza. Powietrze to ojciec. Potrzebuję tlenu. Tlen to ojciec. Palenie i jego symbolika. Paląc symbolicznie umieszczamy w swoich płucach ogień. Jednym ze znaczeń płuc jest życie i śmierć. Ogień jako symbol męskości. Z tej perspektywy ogień w płucach może oznaczać, że potrzebujemy mieć w swoim życiu mężczyznę, czuć jego bliskość, zbliżyć się do niego. Może także oznaczać potrzebę wewnętrznego poczucia męskości. Innymi słowy, energii, by działać i bronić się, oraz odwagi, by żyć tak, jak chcemy. Jest to więc przełożenie niezadowolenia z jakiegoś aspektu życia i trudności w rozwiązywaniu problemów. U kobiet może oznaczać także potrzebę i chęć bycia traktowaną na równi z mężczyznami. Palenie może być wyrazem tragedii związanej z brakiem mężczyzny lub ojca w naszym życiu lub w historii rodziny. Możemy sobie zadać takie pytania. Kto nie miał ojca? Kogo jakiś mężczyzna opuścił na zawsze? Która kobieta miała poczucie, że jest ceniona inaczej niż jej brat? Jeśli w czyimś życiu brakuje mężczyzny, możliwe, że matka będzie odczuwała, czy matka będzie poczuwała się do zrównoważenia tego braku, do przyjęcia obydwu ról. W efekcie może powstać wrażenie, że matka zajmuje w naszym życiu zbyt wiele miejsca. Ogień jako symbol przemocy i agresji. Inne możliwe wyjaśnienie to takie, że wyrażamy pragnienie wydostania się z trudnego, desperackiego położenia. Z tej perspektywy papieros
może ukrywać lęk przed inną osobą. Przy nieuświadomionej potrzebie zastraszenia jej lub oddalenia się na bezpieczną odległość. Wydmuchiwanie dymu przypomina parskanie byka, który w ten sposób zastrasza przeciwnika i oznacza terytorium. Palenie może także wskazywać na uczucie zapędzenia w pułapkę, potrzebę samoobrony i ucieczki z trudnej sytuacji lub z impasu. Papieros staje się więc barierą między nami a światem, umożliwiającą nam ukazanie swoich męskich cech. Sprawia, że jesteśmy groźni i możemy odsunąć się od tych, których się boimy lub od tych, którzy nas przetrzymują, albo daje nam siłę do stawienia czoła trudnej sytuacji. Tak jak gdyby palenie podświadomie dodawało nam siły i odwagi. Ogień jako odpowiednik radości. Palenie staje się rozwiązaniem problemu braku radości życia w jednym lub we wszystkich aspektach w naszym życiu. W skrajnych przypadkach może mieć źródło we wspomnieniach głębokiej rozpaczy. Inny sposób na wyrażenie tego problemu to pragnę w życiu więcej pasji. I teraz należałoby sobie zadać pytania. Kto nie mógł realizować w swoim życiu swojej pasji? Kto czuje, że jego pragnienie przeżywania radości jest ograniczone i tłumione? Kogo podświadomie szukamy, aby uwolnił nas od tej rozpaczy? Kolejny aspekt ognia to ogień jako odpowiednik miłości. Z tej perspektywy palenie związane jest z pragnieniem przywrócenia miłości do swojego życia. Czyli mamy tutaj takie rozwiązania jak chcę rozpalić czy rozpalić na nowo płomień w swoim związku lub chcę, aby płomień miłości w moim związku nigdy nie zgasł. Zadajmy sobie pytania. Komu brakowało tego płomienia miłości? Kto doświadczył w związku lub w życiu zaniku miłości? Kto z Was boi się, że straci swoją miłość? Kto pozostał w związku, pomimo że przestał kochać? Ogień i powietrze. Paląc, nieświadomie mieszamy ogień z powietrzem. Są to dwa symbole męskości. Woda i ziemia to symbole kobiece. Osoby palące wyrażają połączenie dwóch uczuć w swoim wnętrzu – miłości i smutku. Jak gdyby przekonanie, że miłość nierozerwalnie łączy się ze łzami. Zastanówcie się, kto z Was nie potrafił odżałować miłości? Kto z Was opłakiwał przedwczesną stratę kogoś bardzo bliskiego – dziecka, ukochanego, rodziców? Rozważając poniższe konflikty, łatwo zrozumieć, dlaczego tyle osób pali papierosy i dlaczego palenie stało się tak popularne w ubiegłym stuleciu. Konflikty lub wspomnienia związane z paleniem pojawiły się u bardzo wielu osób. To bardzo ciekawe, że historycznie największy wzrost liczby nałogowych palaczy odnotowano wśród żołnierzy, którzy musieli walczyć i mierzyć się z rozpaczą, brakiem nadziei już w okresie wojen napoleońskich. Podczas I wojny światowej palenie bardzo się upowszechniło. Kobiety zaczynały palić, natomiast mężczyźni palili coraz więcej. Bardzo charakterystyczne zjawiska obu wojen światowych było to stosowanie gazów bojowych oraz oczywiście ogromna liczba ofiar. A więc znowu
mamy do czynienia ze stratą. Więc prowadziło to wszystko do występowania omówionych wcześniej konfliktów, czyli utraty bliskich osób, bezpowrotnego odchodzenia mężczyzn, braku mężczyzn, braku nadziei, desperacji, potrzeby odwagi i siły, aby się bronić. A więc, moi drodzy, jeśli palicie papierosy, to zdecydowanie powinniście ten nauk rozpatrzeć sami w swoim wnętrzu, w medytacji i zastanowić się, która z przyczyn najbardziej do Was pasuje i co takiego wydarzyło się w Waszym życiu, że zaczęliście sięgać po papierosy. Jeśli to Wam się uda rozbroić, to zapraszam Was również do zapoznania się z poradnikiem na temat rzucania palenia papierosów, ponieważ pomoże Wam to skończyć z tym nałogiem bez jakichś negatywnych skutków i oddziaływań na Wasz organizm. Są to typowo takie zalecenia związane z naturalnymi preparatami, które również mają Wam pomóc oczyścić organizm fizyczny, w tym również płuca. Więc zapraszam Was gorąco, link do tego poradnika na temat rzucania palenia oczywiście macie w opisie. Na dzisiaj to tyle. No i co? Zapraszam do śledzenia i do kolejnych filmów w tym, w tej serii, tak? W tej serii. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, pa, pa.